Tak jak już zostało powiedziane, nazywam się Marta Chmielewska, jestem studentką socjologii w ramach MISCH na Uniwersytecie Warszawskim. Na początku chciałabym zaznaczyć, że w niniejszej prezentacji korzystam z danych jakościowych zebranych w ramach projektu badawczego wykonanego w ubiegłym roku akademickim pod kierownictwem dr Sylwii Urbańskiej w ramach zajęć z metodologii badań jakościowych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W mojej prezentacji chciałabym przedstawić wybrane aspekty poruszane w badaniu. Prezentacja stanowi ich autorskie opracowanie. Pokrótce powiedzieć o inspiracjach do badania i metodologii, następnie przedstawić charakterystykę zjawiska virtual intimacy, kolejno omówić zjawisko określane jako zoomification, wirtualne randki, wreszcie powiedzieć o seksualności i jej przeżywaniu w dobie pandemii oraz pokrótce to podsumować. Dlaczego intymność i dlaczego akurat intymność młodych dorosłych? Otóż rok temu, gdy powstawał pomysł tego projektu badawczego, praktycznie jedynym dostępnym opracowaniem było badanie ilościowe przeprowadzone przez profesora Zbigniewa Istepskiego, seksuologa z Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmę Polpharma. Badanie to dotyczyło seksualności oraz zdrowia Polaków w pierwszej fali pandemii. I tutaj, jak widać na zamieszczonych danych, grupą, która deklarowała najczęściej uprawianie seksu z osobą poznaną w internecie w okresie marzec-maj 2020 roku byli młodzi dorośli, czyli osoby w wieku 18-29 lat. Badanie uwzględniało trzy rodzaje seksu. Był to seks w realu, cybersseks, o którym jeszcze wspomnę, oraz seks przez telefon. Dlatego też wydawało mi się bardzo ciekawe pogłębienie tej tematyki, korzystając z metodologii jakościowej. Pierwszym etapem badania był oczywiście przegląd literatury i sformułowanie pytań badawczych. Dotyczyły one głównie tego, jakie praktyki młodzi dorośli wykształcili podczas pandemii, która była niejako koniecznością przeniesienia tego życia intymnego do sfery online. Jakie być może problemy napotkali i czy w ogóle uważają, że możliwe jest zastąpienie intymności przeżywanej na żywo jej wirtualnymi zamiennikami. Następnie nastąpiła selekcja i analiza prac nadesłanych na konkurs Pamiętniki pandemii, zorganizowany na wiosnę 2020 roku przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zostało wybranych 15 pamiętników. Głównym kryterium tutaj był wiek ich autorów. Zależało nam na zachowaniu tego przedziału 18-29, obecnego również w badaniu profesora Izdebskiego. Następnie został przygotowany scenariusz wywiadu pogłębionego, który miał za zadanie pogłębienie aspektów, które w pamiętnikach nie pojawiały się zbyt często. Jednym z takich tematów była na przykład seksualność oraz rekrutacja zainteresowanych, co mnie osobiście zdziwiło po zamieszczeniu informacji na grupach na Facebooku o tym, że takie badanie jest prowadzone. Zgłosiło się bardzo wielu chętnych, w związku z czym należało dokonać ich selekcji. Narzędziem tutaj była ankieta rekrutacyjna, składająca się głównie z takich pytań metryczkowych. Chodziło przede wszystkim o to, żeby uniknąć sytuacji, w której wszyscy zaproszeni na wywiad będą pochodzili z tego samego bądź z podobnych środowisk. Następnie na wiosnę 2021 roku, czyli rok po ogłoszeniu konkursu Pamiętniki pandemii, zostało przeprowadzonych 9 wywiadów pogłębionych ze względu na ówczesne ograniczenia pandemiczne za pośrednictwem platformy Zoom, po czym nastąpiła transkrypcja, kodowanie i analiza danych. Intymność jest pojęciem dosyć nieostrym, dlatego wydaje mi się ważne określenie, co w tym badaniu rozumiemy przez intymność. Otóż zależało mi na szerszym potraktowaniu tego zjawiska. Mam wrażenie, że wiele osób intuicyjnie utożsamia intymność z seksualnością. Tutaj właśnie chodziło mi o poszerzenie tego tematu, tak jak też mówi Giddens, że intymność jest istotą nowoczesnych form przyjaźni i trwałych więzi seksualnych, czyli rozszerzenie jakby tego pojęcia również na
relacje przyjacielskie, niekoniecznie o charakterze erotycznym. Nie należy też mylić virtual intimacy, tego terminu, którego tutaj używam, z tekstualizacją intymności, terminem używanym przez Marka Kaźmierczaka na określenie upubliczniania treści intymnych w różnych rodzajach mediów społecznościowych. Otóż jeśli chodzi o virtual intimacy, jest to termin zapożyczony z prasy naukowej i popularnej anglojęzycznej. Jest to określenie zjawiska powstałego za sprawą konieczności przeniesienia życia towarzyskiego do sfery wirtualnej spowodowane lockdownem. Tutaj należy również powiedzieć o tym, że pandemia i lockdown pozbawiły nas takich okazjonalnych i spontanicznych kontaktów, przez które rozumiem na przykład okazjonalne spotykanie znajomych na ulicy, tak kontakty, których być może celowo nie inicjujemy, których jednak mieliśmy sporo, a których zostaliśmy pozbawieni wraz z początkiem pandemii, w związku z czym zaczęliśmy sami je tworzyć. I tutaj przykładem może być na przykład zjawisko opisywane przez jednego z moich respondentów, czyli zespołowa kawa online. Była to próba stworzenia wirtualnej przestrzeni dla integracji pracowników korporacji, w której badany pracował. Tak samo na virtual intimacy, na pojawienie się tego typu, tego rodzaju intymności wpłynęła monotonia i stagnacja, bardzo często wspominana zarówno przez autorów pamiętników, jak i przez respondentów w wywiadach, która skutkowała poszukiwaniem nowych bodźców, poszukiwaniem nowych znajomości, w którym to celu był wykorzystywany również Tinder, aplikacja powszechnie kojarzona z platformą do poszukiwania partnerów, potencjalnych partnerów seksualnych. Natomiast wiele osób podkreślało, że założyło konto na Tinderze po prostu w celu nawiązywania znajomości. Oczywiście można się tutaj zastanawiać nad tym, czy faktycznie tak było, czy po prostu nawet podczas anonimowych wywiadów próbujemy jakoś tuszować te nasze motywacje. Nie będę tutaj dokonywała osądów, natomiast bardzo ciekawe wydaje mi się to, że stwierdzenie to zostało powtórzone przez wiele osób. No i takimi już konkretnymi przykładami tej wirtualnej intymności są właśnie wirtualne randki oraz różne próby zastępowania seksualności i przynoszenia jej do sfery wirtualnej, takie jak dirty talks, sexting i cybersex. Zaczynając od takich bardziej, powiedzmy, neutralnych, towarzyskich aspektów przeżywania intymności online, należy tutaj wspomnieć o zjawisku zoomification, terminie utworzonym przez amerykańskiego publicystę Piotra Sudermana. Mianem zoomification określa on proces przenoszenia życia społecznego w przestrzeń wirtualną i faktycznie bardzo wiele osób, zarówno w pamiętnikach, jak i podczas wywiadów, mówiło o rozmowach na Zoomie bądź na innych platformach internetowych, o wspólnym piciu piwa, organizowaniu jakichś wydarzeń, takich jak parapetówki online, o wspólnym graniu w gry internetowe bądź innych rodzajach spędzania czasu. Takie spotkania charakteryzowały się większą regularnością, gdyż dystans geograficzny już nie stanowił przeszkody. Natomiast badani zauważają też, że spotkania szybciej się kończyły, szybciej się wyczerpywały tematy, o ile na żywo, jak twierdzą, potrafili siedzieć razem i rozmawiać przez kilka godzin, o tyle tutaj te spotkania online trwały jednak krócej. Dodatkową przeszkodą była również obecność rodziny i współlokatorów. Niektórzy po prostu bali się, że poruszane tematy będą gdzieś podsłuchane przez osoby trzecie, w związku z czym rozmowy nie były tak szczere, jak mogły być na żywo. Kolejnym pandemicznym fenomenem, być może nie tyle pandemicznym w tym sensie, że powstałym podczas pandemii, ile raczej spopularyzowanym podczas pandemii, były
Wirtualne randki, przytoczę tutaj wypowiedź autorki jednego z pamiętników. Zdarzało nam się w tym okresie już nie tylko skajpować, grać online, uprawiać jogę, być na mszy w kościele, ale też wychodzić na wspólne randki, gdy zdarzyło się, że lubiany przez nas klub komediowy grał spektakl online. Można było zaobserwować również w sieci pojawienia się poradników zatytułowanych na przykład jakie danie najlepiej przygotować na pierwszą wirtualną randkę oraz zaobserwować organizowanie wydarzeń online typu speed dating. Wydaje mi się bardzo ciekawe to przeniesienie właśnie randkowania, które było zarówno sposobem na poznawanie nowych osób, jak i kontynuowania już zaistniałych znajomości bądź związków właśnie podczas wspólnego wychodzenia w cudzysłowie na jakieś wydarzenia organizowane online. Pytaniem, które również interesowało nas w tym badaniu, było pytanie o możliwość zastąpienia seksu. I tutaj z jednej strony seksualność stała się przedmiotem regulacji bądź sugestii niektórych instytucji w Polsce. Nie mieliśmy okazji tego obserwować, przynajmniej nie w takim stopniu, jak na przykład w USA. Department of Health Nowego Jorku prowadził kampanię o treści You are your safest sex partner, gdzie po prostu promowano masturbację jako zamiennik seksu. Natomiast brazylijscy seksuolodzy sugerowali, że seks na żywo da się zastąpić jego wirtualnymi formami, takimi jak sexting, cybersex bądź zdalnie sterowane zabawki erotyczne. No i w sprzeczności z tymi postulatami stoi teoria Randalla Collinsa, który postrzega seks jako interakcję społeczną budującą poczucie solidarności między partnerami, co jakby z założenia wyklucza zrealizowanie tego celu za pośrednictwem masturbacji. W praktyce natomiast respondenci mówili na przykład o zmniejszonym poczuciu prywatności i o obawie, że treści upublicznione nawet wyłącznie dla jednej osoby w internecie w jakiś sposób wycieknął. I tutaj właśnie przytoczę kolejną wypowiedź, tym razem z wywiadu. Jakoś próbowaliśmy przez kamerkę, ale to też jest jakieś takie, no nie wiem, dziwne. Trochę masz poczucie z tyłu głowy, że tam się jednak obserwuje ten agent FBI. Czyli jednak widzimy, że w Polsce istniały te obawy, które częściowo po prostu uniemożliwiały realizowanie tych postulatów bezpiecznego seksu online. Też seks był często seks właśnie cyberseks, czyli seks przez komunikatory wideo bądź sexting, czyli pisanie wiadomości o treściach erotycznych. Było postrzegane po prostu jako pewna forma przejściowa, coś co raczej nie sprawdzi się na dłuższą metę. Masturbacja natomiast była określana jako tani zamiennik seksu lub wyłącznie fizjologiczne rozładowanie, co też jakby z definicji wykluczało pełne zrealizowanie się w tej właśnie formie współżycia. A podsumowując, chciałabym przytoczyć właśnie wypowiedź jednej z naszych informatorek, która mówi: uważam, że to super pomysł grać na kurniku, czyli na platformie internetowej, popić sobie winko i mieć taką imprezę, ale na takiej bliskości normalnej z człowiekiem drugim nie da się niczym zastąpić. I jednak takie spotkania na żywo są najbardziej wartościowe, czy to dla związku, czy dla przyjaźni, czy dla rodziny. I wydaje mi się, że właśnie ta wypowiedź dobrze podsumowuje też wyniki naszego badania. Z jednej strony można by stwierdzić, że nic tu odkrywczego. Wiele osób było przekonanych, że jakieś komunikatory wideo nie są w stanie zastąpić prawdziwego dotyku. Natomiast z drugiej strony jednak, zwłaszcza na początku pandemii, można było obserwować dużo takich spekulacji, dużo pesymistycznych opinii, że ludzie po pandemii staną się pewnym rodzajem cyborgów, tutaj posługując się na przykład terminem Donny Haraway, że będą się czuli tak dobrze w tej rzeczywistości wirtualnej, że nie będą chcieli wrócić do tej bliskości na żywo, znanej z czasów przedpandemicznych. Otóż
Wydaje mi się, że, a przynajmniej tak wynika z przeprowadzonego badania, że jednak jesteśmy jeszcze daleko do całkowitego przeniesienia naszego życia intymnego do sfery online i wciąż raczej wolimy te tradycyjne formy bliskości. Dziękuję bardzo.